Siemanko, 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 jestem Wartes, witam was w grze Armored Warfare. Słuchajcie, to będzie szybciutki odcineczek, chcę zobaczyć, co ta gra potrafi i między innymi coś wam powiedzieć. Otóż dostałem na maila tutaj od wydawców tej gry informację, że teraz jest taki event od razu, jeśli rozpoczynacie grę, link oczywiście jest w opisie, to możecie dostać po 6 levelu jakieś złoto i tak dalej, i tak dalej. W sumie coś takiego stwierdziłem, że LJ już to nagrał i mógłbym z nim w to grać i oczywiście z wami, bo to jest gra tylko i wyłącznie multiplayer. Ja się aktualnie znajduję w samouczku, dlatego chcę sobie zobaczyć, jak ta gra wygląda i przy okazji was zaprosić od razu, żebyście wbijali. I całkiem możliwe, że będziemy tutaj sobie robili jakieś odcineczki, gdzie będziemy się doparzali jeszcze dokładnie... Ojej, co ja tutaj klikam? Jeszcze dokładnie nie wiem, jak to wygląda, dlatego to jest moje takie pierwsze uruchomienie i chciałbym tutaj właśnie zobaczyć, co i jak. Dobra, misje PvE, startowanie misji szkoleniowej, zobaczymy sobie, o co tutaj w tej grze chodzi. Bo serio, dopiero ściągnąłem, chcę to zobaczyć. A, i ktoś zdążył mi nick podwalić, dlatego mam Wartes Cox, możecie zapraszać do znajomych. I serio, mam nadzieję, że gierka będzie fajna. Ale póki co zobaczymy sobie samouczek, jak to wygląda i przy okazji sami zobaczycie samouczek. I sobie pogramy. Dobra, gierka mi się tutaj już ładuje. Dawaj do końca. Zobaczymy, jak tutaj wszystko chodzi. Pośpiesz na ratunek oddziałom, dobra. Oho, dobra, okej, okay, mamy już czołg. Pierwszy z Afryki dostaliśmy. To co, musimy jechać, tak? W USD się jeździ. Polski dubbing, okej. Okay. Fajne. Mogę go zestrzelić? Dobra, nieważne. Jedziemy samouczek, bo zaraz ja tu jakąś rozwałkę zrobię i będzie masakra. Nasz cel jest na mapie z prawej strony na dole. A ja zasłaniam, sorka, nie wiedziałem, gdzie kamerkę ułożyć. No tak już bywa w nowych grach. Na górze widzę FPS, o, niszczę teren. No w sumie dobre, że się nie zablokowaliśmy. I dobra, dojeżdżam na miejsce. Co dalej? O, czekajcie, to da się rozwalić, wolę nie próbować. Dobra, zatrzymaliśmy się. Wysadź cysterny! Jak to szybko leci! Co jedzie do mnie? Przecież tu nic nie jedzie. Wykryty, zwróciłeś na siebie uwagę. Aha, tam jesteś, dobra. Masz, chamie. Ale hardkorowy samouczek. Szybko. I nie ma kolegi. Jak nie była moja pierwsza walka? Pierwszy raz gram w grę z czołgami. Dobra, może nie pierwszy, ale pierwszy raz gram tutaj. Nowy cel, popracujemy nad twoimi snajperskimi umiejętnościami. Przecież miałem zestrzelić te do końca. Kto to robił? Ktoś tu mnie sterował. Czemu tutaj mi się pokazywał ten cel? Nie wiem. Ale póki co jest okej, okay, jest okej. Przejdźmy sobie tutaj. Zobaczymy, jak to funkcjonuje. Strzel z ukrycia do lekkiego czołgu. Aha, to był cel główny. No to chyba coś mi nie pykło. No nic. Ja go nie widziałem wcześniej, dopiero jak mi się pojawił, to dopiero zostałem wykryty. Okej, okay, lewy shift. Ojo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 j
zaliczyć. Dobrze, jest z ukrycia. Zniszczał podstawowy. Nie opancerzone z przodu, co oznacza, że twoje pociski nie przebiją ich pancerza lub odbiją się rykoszetem. Kurde, stary. Jakieś trudne rzeczy ty mi tu gadasz. Ej, zniknął. Aha, tam jesteś. Upsy! Brak penetracji. Ej, patrzcie, stąd go nie widzę, stąd go widzę, spróbujemy. Aha, tak myślałem, dobra. Chciałem spróbować takiej opcji, że z tego, no za czegoś strzelić. No jak widzimy, to nie do końca tak działa. Atako, dobra, trafiony. Schowałem się, do nie. Ciekaw jestem, jak to wygląda na multi. Pach, dziękuję. Zabezpiecz bunkier. W sumie, nalajcie się, staruję, nalajcie się w to gra. Także jak najbardziej jest ok. Ok, to za tym jest jednak przyzwyczajenie, już zacząłem w ścianę jechać. A tu popatrzyłem na mapkę, o nawet widać, nawet nie zasłaniam. Jest dobrze. Dobra, kolego czołg. Kolego czołg, da się ciebie walnąć? No i ciężki jesteś tak czy siak po wysadzeniu. Wykryty, oh shit.
Boję się! Trzeba mam jakąś inną broń! Trzeba mam jakąś inną broń! Mam inną! Ale nie wiem jak z niej korzystać. Okej. Strzeliłem z takiej. Dobra, mam dwa rodzaje pocisków. Nie wiem czy on mi o tym gadał czy nie, bo ja sobie grę ściszyłem ogólnie przed nagraniem, bo jeszcze na samouczku nie mogłem do obcy bijać. A musiałem sobie jej grę ściszyć. Dobra, podejdź czołgiem, bla bla, i utrzymaj go do momentu. Aż się jakiś pasek uzupełni. Okej. Dobra, zabezpieczamy bunkier. Dotarłeś do bunkra. Super. Teraz utrzymaj odcinek do momentu, kiedy nastąpią posiłki. Dawaj go! Aha, on ma jeszcze czas określony. Wodź mnie stąd! Ale mu przesoliłem. Jeszcze chwila, no, dawaj. Nie mogę zginąć. Nie mogę zginąć, weź już gin. Super, teraz ty. Czy już przeładowane? Tak jak się ukrył. Trafiony tak czy siak. Super. A teraz oddaj mi z powrotem czołg. Czemu mam ci oddać z powrotem czołg, co? Stary, ty mnie trolujesz coś. Wygrana! Jest! Samouczek, przyszliśmy, ale na pewno na multi będzie o wiele trudniej. Dobra, ładowanie. W sumie to jest dobra gierka zarówno na odcinki, jakbym pisał wam na fanpage'u, żebyście wbijali, nagrywamy, co nie jest głupie, i też jest dobre na live'y, także jak najbardziej mogę takie coś nagrywać. Zdobyłeś nowy stopień. Pasek pojazdów, drzewa dealerów. Misję PvE, tytuł dowódcy. Super, akceptuj. Witaj ponownie dowództwo, zasmakowałeś, bla bla bla. Dobra, w dolnej części ekranu jest aktywny, to dobra. Takie mamy pojazdy tutaj, dużo mamy pustych, bo wiadomo, na początku nie można mieć wszystkiego. Jeśli bierzesz któryś pojazd, to oznacza to, że po kliknięciu przycisku misja lub bitwa, pojedziesz z nim na bitwę, kurde. No. Spoko, dealerzy pojazdów. Okej. Miło mi cię poznać. Dajesz mi za darmo czołg, dzięki. Aha, czyli ten pierwszy czołg, ona mi mówi, że jest o wiele bardziej zwrotniejszy niż ten. Okej, ale musi być pewnie słabszy w czymś, bo w takich grach nie można mieć po prostu mega koksa od razu. Szybkostrzelna armata automatyczna. Okej. Według jej opisu ten czołg jest lepszy. Spoko. Trzeba będzie zobaczyć co to jest. Fajne. Dobra, bla bla bla, poczytamy sobie. Cześć, tutaj otrzymujesz to. Tutaj to, i to. Drzewa dealerów. Okej, misje PvE, wolałbym PvP, bo wtedy byśmy mogli razem pograć. PvP są jeszcze nieaktywne. Ha, czyli misji spotkaniowej, czyli tak z graczami możemy grać. Nie no, to spoko, to luzik. Dobra, to, tak jak mówiłem, to był odcinek pokazowy. Chciałem zobaczyć jak ta gra wygląda. W sumie jest dobre. W sumie możemy sobie to pograć. Także mówię, jeśli sobie ściągniecie, nawet jutro zapuszczę o danej godzinie informację, że gram w tą grę. Wbijemy, jakoś się znajdziemy i sobie nagramy odcineczek kolejny. I na live też jest spoko opcja, także zapraszam do grania. A teraz to, pokazałem mniej więcej jak to wygląda graficznie. W sumie ustawień nie zmieniałem, bo nie mogę wbić przed samouczkiem. Grafika, maksymalne. A, i tak miałem. W sumie spoko, tego dźwięk muszę sobie ściszyć. Teraz to w systemie ściszyłem. Dobra, tak jest to. Zapraszam do grania. Gramy jutro razem. Dzięki za oglądanie. Na razie, cześć! Żółwik! Woo!